Cześć! Pogoda dzisiaj nie dopisuje, bo w całej Polsce pada i jest pochmurnie, ale mimo to dzisiaj dzień pełen emocji i wrażeń, ponieważ jedziemy odbierać Audi R8. I to nie byle jakie Audi R8, ponieważ w wersji Green Hell powstało 50 takich egzemplarzy i my mamy przyjemność odbierać drugi z nich. Pierwszy stoi w Muzeum Audi. Także w drogę! Porsche Cayenne są fajnymi samochodami, ale niestety w tych nowych wersjach 3-litrowych trochę palą. Średnia spalania z trasy takie 16-17 litrów i to wcale nie przy jakiejś szybkiej jeździe, bo średnia prędkość 90. Więc fajna technologia, ale niestety nieekonomiczna. Idziemy tankować. km za nami, jesteśmy na miejscu, idziemy na odbiór. Niefortunnie zostawiliśmy tablicę z Audi R8 w Warszawie, więc teraz czekamy, aż dojadą pociągiem. Zostały nam 2 godziny, pogoda już jest dużo lepsza, więc no, nie pozostaje nic, tylko pooglądać parę nowych modeli, no i czekać, aż dotrą tablice. Mamy tu parę ciekawych egzemplarzy. Dwie na pewno nowe RS6 robią wrażenie. Dwie RSQ8, jedna w takim flagowym kolorze zieleni, druga miedziany ma kolor, też bardzo ciekawy. I fajnie wygląda strasznie RSQ3. To nie jest jej standardowy kolor. Kolor został jakby wzięty z gamy Bentleya, ale bardzo ładnie i klasycznie się w nim prezentuje. Na przykładzie nowej RS6 można widzieć, jak zmieniają się generacje. Ta RS6 jest już dużo większa i masywniejsza, przez co auto sprawia wrażenie takiego gangsterskiego. Mamy tu obok RS5, które jest tylko po lifcie, więc fajnie można porównać te dwa samochody. Odbieramy drugi egzemplarz. Charakterystyczny zielony kolorek z dodatkami, emblematami czerni. Standardowo, adekwatnie do barw i z tego, czego się wywodzi Audi R8 Green Hell. Jest ono w kolorze zielonym, ale wyróżniamy też inne. Możemy takie auto zakupić w kolorze czarnym, szarym lub białym. Mi osobiście ten kolor się najbardziej podoba, bo najbardziej oddaje jakby historię tego samochodu. Ale również mamy inne do wyboru. R8 ma pakiet optyczny w kolorze czarnego matu i w takich barwach są między innymi przedni spoiler, boczne wkładki progowe, tylna wkładka dyfuzora, boczne wloty z podpisem nazwy modelu, tylne skrzydło oraz obudowy lusterek zewnętrznych, które wyglądają no niestety dla mnie średnio. Dodatkowo pierścienie i napisy Audi na karoserii są w kolorze czarnym z połyskiem. Z zewnątrz samochód robi piorunujące wrażenie, ponieważ kolor jest kosmiczny. Dodatkowo smaku dodają te foliowane napisy R8 Green Hell, tak samo tu na froncie, jak i na bokach. Felga czerwona to jest temat dyskusyjny. Mi osobiście połączenie turkusu i czerwonej felgi z niebieskimi zaciskami się podoba, ale to rzecz gustu. Wnętrze jest proste i dosyć surowe. Zastosowano tu tapicerkę w kolorze skóry nappa. Mamy tutaj takie wyszywane elementy nici w kolorze samochodu. Dodatkowo dywaniki w kolorze szarym z emblematami R8. Generalnie można poczuć się tu jak w samochodzie wyścigowym. Nie ma tu za wiele kolorów i nie ma tu za wiele rzeczy, które nas mogą rozpraszać. Włoski samochód sportowy w niemieckim wydaniu, czyli Audi R8, które łączy te dwa motoryzacyjne światy.
A dodatkowo silnik, który się za nami znajduje, czyli serce samochodu, jest już prawdziwym ewenementem teraz na drogach i powoli odchodzi do lamusa z racji obostrzeń unijnych, z racji tego, że motoryzacja już dąży troszeczkę w innym kierunku. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje teraz z nową C-klasą Mercedesa. C63S w nowej odsłonie ma już być w dwulitrowej hybrydzie. Jasne, będzie miało 600 koni, na pewno będzie bardzo szybkie, jak nie szybsze niż to poprzednie, ale nie będzie już powodowało tyle emocji i nie będzie tak poważane przez entuzjastów motoryzacji, jak jest teraz. Ponieważ V8 czy V10 wolnossące to silniki, które wszystkich nas jakoś podniecają. Green Hell wywodzi się z potocznej nazwy toru, na którym ten samochód właśnie wygrywał, toru Nürburgring, którego liczne zakręty prowadzą właśnie przez lasy. Tor powstał w latach 20. przebiega obok pięknego średniowiecznego zamku miasteczka Nürburg i przez wzgląd na liczne pułapki na nim i trudne zakręty właśnie został nazwany przez kierowcę Formuły 1 Jackie Stewarta zielonym piekłem. Nazwa się przyjęła i do dzisiaj używamy tego określenia. Po zrobionych pierwszych 300 km mam takie nieodmylne, nie, dobra, może omylne, może nieomylne, ale mam wrażenie, że to nie jest samochód, który chce nas zabić. Prowadzi się bardzo pewnie, ma bardzo precyzyjny układ kierowniczy. Zresztą prawie jak każdy RS z Audi. Zdecydowanie inne odczucia są w Porsche, czy Lambo, czy Ferrari. To jest zupełnie co innego, ale on jest taki przyjemny nawet na co dzień. Ten samochód nie jest za niski, mieści się do każdego garażu, bo już wjeżdżaliśmy do 3 w sumie garaży i w każdym normalnie zjechał, nie było żadnego problemu. Pali tyle, ile pali. W mieście pali około 30 litrów, w trasie pali około 14 litrów, ale jest taki bardzo przyjemny i przyjazny w odbiorze. Fajne jest to, że powyżej tych 4000 zaczyna się wkręcać na te obroty i rzeczywiście wtedy słychać, czym naprawdę dysponuje. Co prawda nie testowałem go na 7, 8, 9 tysiącach, bo jeszcze nie zmieniłem oleju, ale samochód, który teoretycznie powinien się wydawać bezkompromisowy i taki na ostrzu noża, w rzeczywistości jest bardzo ugłaskany. Jak się nie używa tego trybu performance, czy jak go inaczej nazwiemy, no to myślę, że to jest zupełny daily car, który można używać na co dzień. Tak samo jak 911, 4S, tak samo R8 można na co dzień jeździć. O ile mamy plecak tylko na sobie i go włożymy do przedniego bagażnika, no to wszystko jest w porządku i można go używać na co dzień, bez problemu. Popatruję uśmiech na twarzy, jest to kawał ciekawego samochodu. Zresztą mam takie nieodparte wrażenie, że Audi dobrze wiedziało, jakby co robi. Połączyło motosport z czymś takim daily, dzięki czemu trochę w odpowiednich trybach możemy się poczuć jak kierowcy wyścigowi, poczuć te emocje, a z drugiej strony mamy naprawdę kawał samochodu, którym pewnie się czujemy na drodze, pewnie nim jeździmy i nie wydaje nam się, że na pierwszym progu zgubimy pół zderzaka. Tylko swobodnie jeździmy sobie po takiej Warszawie, czy Gdańsku, czy możemy zrobić trasę. No i ceramika robi robotę. No jakby koszt tej ceramiki jest horrendalny. O tym pewnie nagram odcinek a propos eksploatacji tego samochodu. Trzeba przyznać, że ceramika tutaj robi robotę gigantyczną, ponieważ bardziej niebezpieczniejsze jest to, że trzeba patrzeć w lusterka, żeby ktoś nas nie wjechał, niż żeby się martwić, czy ten samochód wyhamuje, bo on zawsze wyhamuje. Taka jest prawda, że przy takiej normalnej jeździe no to jest chwila, moment i stajemy w miejscu. I na to też trzeba zwrócić uwagę, żeby komuś nie uprzykrzyć życia. Świetny samochód, który naprawdę daje mnóstwo emocji. Nie no, jest fajny, jest fajny. Już teraz mogę z całą pewnością powiedzieć, że jest to na pewno jedno z tych aut, które można uznać za nietuzinkowe.
Audi dokładnie wiedziało, w jaką stronę chce iść i dlaczego taki wynalazek jak Green Hell powstaje. Jest to również piękny gest w stronę motosportu, dzięki któremu użytkownicy takich dróg jak ta mogą poczuć namiastkę emocji, które kierowca przeżywa na torze. Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka i widzimy się już wkrótce. Thank you.